Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet. Zanim polska polityka w poranku Wnet, to jeszcze na chwilę kilka Bliski Wschód, bo tam znów gorąco z 3 izraelskich żołnierzy zginęło, a 11 zostało rannych po wczorajszym ataku Hamasu, który z rakiet ostrzegał posterunek wojska izraelskiego. Paweł Rakowski naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam państwa. Kolejna eskalacja, będzie odwrót Izraela i zapomnimy o tym, żeby chociaż na chwilę na Bliskim Wschodzie było spokojnie. To znaczy, przede wszystkim chodzi o to, że od kilku godzin tak właściwie są doniesienia, że armia izraelska nakazuje cywilom palestyńskim opuszczenie pewnych terenów przy mieście Rafah, czyli że ten proces, który miał doprowadzić do zawieszenia broni, jest anulowany, to znaczy Izrael z Hamasem rozmawiał, ale się nie dogadał, czyli że być może rozpoczyna się etap końcowy, jeśli chodzi o tą wojnę, to znaczy armia izraelska będzie chciała zająć tereny Rafah. No, istotne jest to, że wczorajszy atak, który był przeprowadzony w okolicach przejścia granicznego, przez który tak się przychodzi pomoc humanitarna, pokazuje, że Hamas pomimo 7 miesięcy wojny i tego, że no, oczywiście stanął wielokrotnie słabszą, ale dysponuje dalej pewnym potencjałem militarnym, tak więc te wszystkie zapowiedzi z początku wojny Benjamina Netanjahu po prostu się nie zrealizowały. Hamas jest nie tylko istniejącą siłą polityczną, z którą Izrael musi rozmawiać, ale też jeszcze jest jakąś siłą militarną, co prawda symboliczną, ale prawda jest taka, że Izrael nie doprowadził do tego, żeby własnymi siłami uwolnić się zakładników, nie doprowadził do tego, żeby ta organizacja przestała istnieć. Sytuacja jest tak właściwie bardzo trudna. Nawet wczoraj słynne izraelskie lobby APEC niejako potwierdziło pewne doniesienia medialne odnośnie tego, że doszło do pewnej obstrukcji dostawy zbrojeń pomiędzy Ameryką i Izraelem, to znaczy pewien kontener amunicji, który miał dopłynąć do Izraela, nie dopłynął. To oczywiście jest bardzo, bardzo poważnym sygnałem, ponieważ bez amerykańskiej pomocy Izrael, tak właściwie to wiemy już od tej wojny, na pewno jest po prostu nie jest w stanie sobie poradzić. No, Benjamin Netanjahu tak właściwie sytuację wewnętrzną ma dość trudną, ale nie beznadziejną. To znaczy tutaj istotne jest to, że w dalszym ciągu ma 61 posłów w Knesecie. Opozycja oczywiście się buntuje, bulwersuje. Opinia publiczna jest w dużej mierze nastawiona przeciwko premierowi izraelskiemu, który w dalszym ciągu najprawdopodobniej z 40 zakładników jeszcze żyje, przetrzymywany w Gazie, albo przynajmniej jakaś część tych ludzi żyje. Netanjahu jest oskarżany o to, że niejako przekreślił ich los i przekreślił ich życie. To jest oczywiście bardzo poważny dylemat, ponieważ Netanjahu musi się liczyć z tym, że ta wojna co prawda jest nie do wygrania i zwycięzcą jest de facto Iran oraz też Hamas. Natomiast sytuacja jest o tyle poważna, że Izrael się musi liczyć, że podobna powtórka kiedyś w przyszłości się pojawi, powtórzy, to znaczy taki atak Hamasu, czy też nie tylko Hamasu, i muszą być wypracowane pewne modele, jak rozwiązywać takie kryzysy. W przeszłości Izrael zawsze wymieniał żywych czy martwych zakładników na palestyńskich więźniów trzymanych w więzieniach, no ale teraz sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana. To istotą oczywiście jest też to, że jeżeli dojdzie do ofensywy na Rafah, to będzie problem humanitarny, to znaczy, tak jak wspomniałem wcześniej, już część mieszkańców, szczególnie wschodnich sektorów, tej praktycznie przylegającej do Egiptu przestrzeni, musi się ewakuować. Wylicza się, że mieszka na tym terenie Rafah ponad 1 700 000 ludzi, czyli że tak właściwie będzie takim jeden wielki marsz, jakby na
na początku wojny z północy na południe, teraz będzie z południa na północ, no ale to nie ma żadnego rozwiązania politycznego, nie ma też żadnego rozwiązania militarnego. Eksperci wyliczają, że Hamas dysponuje się 4 brygadami. To jest oczywiście symboliczne, ponieważ to w żaden sposób nie jest jakikolwiek rywal dla armii izraelskiej, no ale znowu kolejne setki albo tysiące ofiar zabitych, no i też przede wszystkim zasadnicza sprawa taka, czy Izraelowi opłacało się prowadzić przez 7 miesięcy wojnę po to, żeby odzyskiwać już ciała zabitych zakładników. No oczywiście też nie tylko tutaj jest kwestia odcinka Strefy Gazy, tylko tak przypomnę, że od początku wstrzymy tej wojny jest drugi front na granicy z Libanem. W ostatnich tygodniach wedle wyliczeń Hezbollah wystrzelił ponad 1000 rakiet na Izrael. Też jest istotne z perspektywy nie tylko polityki, ale też reputacji, ponieważ Izrael tak właściwie będąc mocno upokorzony w związku z pewnymi realiami tej wojny. Przede wszystkim chodzi o to, że nie ma sukcesu. Armia oczywiście działa jak działa, ale to akurat jest specyfika tego konfliktu, że nie zawsze i nie wszędzie tutaj akurat siły zbrojne są wystarczająco skuteczne. No i też oczywiście też nie możemy zapominać o tym, że kampusy, które zbuntowały się w zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych są kolejnym, jeszcze większym problemem, nie tylko dla Benjamina Netanyahu, ale przede wszystkim dla polityków, którzy wspierają Benjamina Netanyahu, choć oczywiście tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że raczej pomiędzy Joe Bidenem a Benjaminem Netanyahu jest bardzo, ale to bardzo szorstka przyjaźń, no ale fakty są nieubłagane, że to demonstrują studenci, którzy najprawdopodobniej w październiku będą stali przy urnach i decydowali, czy Joe Biden będzie miał reelekcję, czy jednak powróci do władzy Donald Trump. I to jest dla Izraela kluczowe. To wszystko dzieje się w trakcie, kiedy mają się odbywać, odbywają się. Pytanie, czy ciągle będą się odbywać rozmowy pokojowe i rozmowy, no, które mają doprowadzić do względnej stabilizacji na Bliskim Wschodzie? No oczywiście, tutaj jest wszystkie oczy skierowane na Arabię Saudyjską, to znaczy przede wszystkim chodzi o to, że jest taka wielka polityczna gra pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Arabią Saudyjską, która no, przede wszystkim chce redefiniować pewne stosunki, które były do tej pory, no bo one są już pewnym archaizmem historycznym, chce stać się sojusznikiem amerykańskim pod takim parasolem ochronnym, jaki chociażby ma Korea Południowa czy też Japonia. Oczywiście dalej się mówi o tym, że Arabia Saudyjska chce mieć nieograniczony dostęp do arsenału armii amerykańskiej. Oczywiście Arabia Saudyjska ma pieniądze, więc to akurat nie jest dla nich ten problem, ale chodzi raczej o dostępność i przystępność tego arsenału. No oczywiście jeszcze jest kwestia energii atomowe, albo raczej potencjału atomowego. No, Iran jest na takiej pozycji, jakiej jest, i Arabia Saudyjska tutaj szuka ochrony nuklearnej przy współpracy z Amerykanami, ale jest jedna ważna sprawa, to znaczy Mohammed bin Salman, saudyjski następca tronu, otwarcie od wielu miesięcy, nawet przed wojną nawet przyznał, że rozmawia z Izraelem, kwestia normalizacji stosunków z Izraelem jest poważnie rozważana. I ta sprawa się toczy, no tylko że sprawa tutaj jest zasadnicza. Arabia Saudyjska wymaga zrealizowaniem tak zwanej koncepcji króla Abdullaha, czyli że powstanie państwa palestyńskiego. No a tu jest bardzo duży problem, ponieważ powstanie państwa palestyńskiego to jest życiowa, dziejowa misja Benjamina Netanyahu i jego koalicjantów, żeby do takiego państwa nie po prostu nigdy nie powstało. Z drugiej strony oczywiście chyba nawet sami Palestyńczycy już nie są zainteresowani tą formułą, to znaczy Hamas nigdy nie był zainteresowany tą formułą. Hamas chce Islamskiej Republiki Palestyny w miejsce Izraela i w miejsce autonomii palestyńskiej, ale tutaj komentatorzy zwracają uwagę na to, że w ramach tego układu, który cały czas się toczy, mianowicie żeby jednak Izrael zwalniał więźniów z więzień w zamian za
zakładników, no to pojawia się nazwisko kluczowe, Marwan Barghouti, to jest palestyński działacz, bohater pierwszej intifady, niesławny bohater drugiej intifady, zamieszany w ataki samobójcze na Żydów na początku XXI wieku. Niemniej to jest taka persona, która no, całkowicie by przemeblowała tak właśnie układ polityczny w autonomii palestyńskiej. Same władze autonomii palestyńskiej wręcz boją się tego człowieka i nie chcą, żeby on wychodził z więzienia. To jest o tyle ważne, że Amerykanie stawiają sprawę jasno. Arabia Saudyjska tak właściwie zostanie dopuszczona do tego dobrodziejstwa, jakim jest parasol ochronny oraz zbrojenia oraz możliwości atomowe, no ale musi być pokój z Izraelem. Benjamin Netanyahu oczywiście przez lata obiecywał to, że zawsze ten pokój z Izraelem, ale przeskakując kwestię palestyńską. To jest o tyle istotne. Wszyscy tak właściwie chyba na Bliskim Wschodzie czekają do października z tego względu, że co prawda nie wiadomo, o jaki stan świata zasta potencjalnie Donald Trump. Tego nigdy nie wiemy. Natomiast no, faktem jest takim, że Jared Kushner, zięć Trumpa, no, prowadzi fundację, która przyjęła kilka miliardów dolarów z Riyadu. No i też prawda jest też taka, że Benjamin Netanyahu, jak miał pewną przerwę polityczną na początku XXI wieku, a Benjamin Netanyahu nie lubi wydawać własnych pieniędzy, to spał w domu rodziców Jareda Kushnera, jak przybywał w Nowym Jorku, tak więc te relacje są bardzo, ale to bardzo bliskie i bardzo, bardzo, bardzo zażyłe. No i to jest i to sprawa zasadnicza, że najprawdopodobniej do października nie dojdzie do żadnego wielkiego przełomu na linii Riyad-Waszyngton, ponieważ Waszyngton chciałby ogłosić ten wielki sukces, który by był mimo tej wojny, która trwa. No ale fakty są też takie, że Mohammed bin Salman no, jednak musi się liczyć z opinią świata arabskiego i muzułmańskiego. No nie da się przeskoczyć tego, że zginęło tysiące Palestyńczyków w Strefie Gazy. I, no i też oczywiście druga rzecz, która jest niezwykle istotna. No tu akurat jest wada demokracji, to znaczy Benjamin Netanyahu co prawda ma 3 lata jeszcze pełnej kadencji i jest zdeterminowany, żeby tą kadencję dokończyć oczywiście, no ale też ma takich koalicjantów, jakich ma, którzy nie gwarantują mu pomyślności i spokoju. Znaczy pomyślność może mu gwarantują, ale spokoju na pewno nie. Przede wszystkim chodzi o radykałów takich jak Itamar Ben-Gwir czy te Smotrich. No i to jest pewnego rodzaju sprawa zasadnicza. No, kraje arabskie no, nie mogą zrobić pokoju z Izraelem, kiedy to rządzą to najbardziej antyarabscy, antymuzułmańscy politycy w Izraelu. Chyba, że dojdzie do zmiany, to za czym jak będzie Paweł Rakowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia, godzina 7:40.